Wiele osób w tej chwili może zastanawiać się, czy po 10 sezonie serialu LEGO Ninjago opłaca się nowym widzom nadrabiać stare sezony. Jedni powiedzą, że tak, drudzy, że nie. A ja dzisiaj postaram się wam w miarę sensownie uargumentować moją opinię. Zaczynajmy. Przede wszystkim powiedzmy sobie wprost. Historia w najnowszych sezonach nie jest tak spójna z poprzednimi wydarzeniami, jak w starych. Od sezonu 11 co sezon są nowe przygody, zazwyczaj w zupełnie innym miejscu niż Ninjago. Na przykład sezon 11. Kraina Nigdy. 12. Przenosimy się do gry wideo. 13. Do Królestwa Shintaro. 14. Na wyspę. I w 15. kontynuujemy wątek z 14. To wszystko dlatego, żeby nowy widz mógł spokojnie obejrzeć sobie najnowsze przygody drużyny ninja, bez przymusu nadrabiania poprzednich wydarzeń. Ogólnie fani dzielą Ninjago na 3 etapy. Te od sezonów 1-7, następnie 8-10 i od 11 wzwyż. W każdej z nich budowana jest inna, nowa narracja i można powiedzieć, że opowiada ona o czymś innym. Więc okazuje się, że nie trzeba nadrabiać poprzednich sezonów. Tylko jest jedna ważna rzecz, która to wszystko ze sobą spaja. Dokładnie to historia Krainy Ninjago. Jeśli nie oglądaliście pierwszych sezonów, to nie będziecie wiedzieli, jak od początku toczyły się losy Krainy Ninjago, jak zmieniały się charaktery danych bohaterów i nie będziecie znali poprzednich przygód, do których nawiązania można zobaczyć w najnowszych odcinkach. Sezonów jest już 15. Jedne wyszły lepiej, drugie gorzej. Ale ja uważam, że wręcz trzeba nadrobić wszystkie od początku do końca. Ponieważ każdy z nich jest na swój sposób świetny i jednym może się podobać motyw podniebnych piratów, a inni będą lubić powroty Garmadona. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji na kanale i łapce w górę. Do usłyszenia. Cześć.